Boga, jaką miał Mojżesz, przedstawiona w Księdze Wyjścia. Bóg przechodzi przed oczyma Mojżesza i sam mówi o sobie, że jest Bogiem miłosiernym i łagodnym, nieskorym do gniewu i bogatym w łaskę i wierność. Objawia zatem szczególne cechy tego, kim jest. On, jedyny, niewidzialny Bóg. I taką to wizją Boga żyli synowie Izraela. Taką przekazywali z pokolenia na pokolenie, podkreślając zwłaszcza wagę pierwszych trzech przykazań dekalogu, mówiących o świętości Boga, o tym, że nie można mieć innych bogów oprócz Jego jedynego, któremu imię jest Jahwe, ten, który jest. I że nie wolno pod żadnym pozorem robić podobizm Boga, czy to z kamienia, czy z metalu, czy z drewna, bo Bóg jest niewidzialny. A jednocześnie Jemu tylko można oddawać najwyższą cześć i chwałę. I można zrozumieć zdumienie, jakie musiało stać się udziałem Nikodema, kiedy podczas nocnej z nim rozmowy, u progu swej działalności publicznej, Pan Jezus mówi o szczególnej tajemnicy Boga, Ojca, który tak umiłował świat, że zesłał Jego, Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, po to, aby dokonał dzieło zbawienia i odkupienia. Zastrzegając przy tym, że kto w Niego uwierzy, w Jezusa Chrystusa i w Jego posłannictwo, będzie zbawiony. Nie podlega potępieniu. Natomiast ten, kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Jest mowa zatem u progu działalności publicznej Pana Jezusa o dwóch osobach. O Ojcu i Synu. I nie bez powodu Pan Jezus w pewnym momencie zapytał apostołów, za kogo uważają Go ludzie. I padały różne określenia, jedni za Eliasza, Jeremiasza albo jednego z proroków. I to pytanie decydujące, za kogo wy mnie uważacie? I odpowiedź Piotra w imieniu pozostałych. Ty jesteś Mesjasz, Chrystus, Syn Boga Żywego. I pochwała, jaką otrzymał od Chrystusa, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Piotra, bo ani ciało, ani krew nie objawiły ci tego, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Podobne wyznanie wiary miało miejsce nieco później w synagodze w Kafarnaum, kiedy Chrystus mówił o tajemnicy Eucharystii, o tym, że pragnie oddać swoje ciało i krew jako pokarm
za życie świata. I większość słuchaczy zaczęło się sprzeciwiać wewnętrznie tym słowom. Niektórzy zaczęli nawet spośród uczniów się wycofywać, mówiąc: twarda jest ta mowa. Któż może jej słyszeć? I pytanie, które w tej dramatycznej sytuacji Chrystus postawił apostołom: i wy także chcecie mnie opuścić? I znowu Piotr w imieniu pozostałych: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, bo myśmy uwierzyli, że Ty jesteś świętym Boga. Jesteś Synem Jednorodzonym Najwyższego. Ale też wiemy, że właśnie o to, o tę prawdę, że Jezus z Nazaretu jest Bożym Synem, potknęli się ci, którzy najbardziej powinni strzec czystości żydowskiej wiary, arcykapłani i faryzeusze. I kiedy został Chrystus postawiony przed sąd najwyższych kapłanów, Kajfasz zapytał, rozdzierając swoje szaty: czy ty jesteś rzeczywiście Bożym Synem? A kiedy Chrystus odpowiedział, że tak, że Nim jest, Kajfasz stwierdził: posłuch nam trzeba innych dowodów, zbluźnił. I to było podstawą wydania na Jezusa wyroku śmierci. Nie uwierzyli, nie poznali czasu nawiedzenia swego, co miało spotkać się ze strony Boga z karą, która dotknęła Jerozolimę, która została rzeczywiście zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział, niewiele później zdobyta przez Rzymian i całkowicie zburzona. Nie pozostał na niej kamień na kamieniu. A Jerozolima i jej los stał się niejako zapowiedzią tego, co Pan Jezus powiedział, że kto nie wierzy w Jego posłannictwo, nie wierzy w to, kim On naprawdę jest, już został potępiony, bo nie uwierzył w jednorodzonego Syna Bożego. To mówił Pan Jezus na początku swojej działalności publicznej. Ale pod koniec, w Wieczerniku, już po ustanowieniu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa, w wielkiej mowie arcykapłańskiej, Pan Jezus, żegnając się z apostołami tuż przed swoją męką, mówił, że musi odejść z tego świata do Ojca. Że musi odejść, bo to jest warunek, by mógł od Ojca zesłać Ducha Świętego, który wszystkiego ich nauczy, wszystko im przypomni, da moc mądrości i rozumienia Bożych tajemnic, także tych, które sięgają największej ze wszystkich, tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Mówił zatem o Duchu Świętym, o trzeciej osobie boskiej i o oczekiwaniu na zstąpienie Ducha Świętego. Przypominał apostołom już po swoim zmartwychwstaniu, tuż przed wniebowstąpieniem, mówiąc, żeby trwali w Jerozolimie,
żeby modlili się o przyjście Ducha Świętego, który im da tak niezbędną moc, by mogli spełnić to ostatnie polecenie, jakie im przekazał tuż przed wstąpieniem do nieba i przed momentem, w którym zasiądzie po prawicy Ojca. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Nauczajcie ich wszystko to, czego was nauczyłem. I udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I wiemy, że kiedy Duch Święty stąpił na nich w dzień Pięćdziesiątnicy, nim przejęci, nim inspirowani, stali się jakby kimś nowym, pełni mocy, mądrości, męstwa i odwagi. Otwarli na oścież drzwi wieczernika i najpierw tym Żydom, którzy przybyli na to niezwykłe miejsce, zaczęli mówić o wielkich dziełach Bożych. O Bogu Ojcu, który stworzył świat. O Jezusie Chrystusie, który posłuszny Jego woli nas odkupił i zbawił, umierając na krzyżu, a następnie zmartwychwstając i wstępując do nieba. I o Duchu Świętym, o którym Piotr mówił, widzicie, że zstąpił na nas, patrząc na to, kim my teraz pełni mocy i mądrości, a przecież prości, ubodzy, rybacy galilejscy jesteśmy. Nasza mądrość nie z nas. Nasza mądrość z Ducha Świętego. I stąd to nauczanie apostolskie, które wyraziło się także w tym, co słyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu, w fragmencie drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, gdzie apostoł narodów mówi najpierw, jak chrześcijanie mają żyć, jak postępować, czym mają wyróżniać się jako uczniowie Chrystusa spośród pogańskiego świata. Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój. A to wszystko właśnie dlatego, by Bóg miłości i pokoju mógł z nimi być. Bóg miłości i pokoju. Bóg w Trójcy Przenajświętszej. I stąd te słowa świętego Pawła, które w nieco innej wersji rozpoczynają każdą naszą Przenajświętszą Eucharystię. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami. Drodzy siostry i bracia, chylimy dzisiaj nasze serca i umysły przed tą największą tajemnicą chrześcijańskiej wiary. Jeden Bóg, który jest miłością, a który działa jako Ojciec, jako Syn i jako Duch Święty w Trójcy osób. Mamy Go wielbić, jak modliliśmy się w dzisiejszej modlitwie mszalnej. I mamy dostrzegać wielkość Jego działania, moc Jego działania
objawiającej się w mocy działania poszczególnych osób. I mamy to czynić, będąc zapatrzeni w Najświętszą Maryję Pannę. Bo to ona, wsłuchująca się w głos Najwyższego, usłyszała w Nazarecie słowa Archanioła Gabriela, mówiące jej najpierw o tym, że znalazła łaskę u Boga. Znalazła łaskę u Boga, dzięki której może, jeśli się zgodzi, stać się matką Jego jednorodzonego Syna, któremu ma nadać imię Jezus. I że to dokona się mocą Ducha Świętego, który ją zacieni. Właśnie wtedy, w Nazarecie, doznała mocy działania Trójcy Przenajświętszej. Boga Ojca, który spojrzał na nią z miłością. Jezusa Chrystusa, którego na mocy swojego fiat niech się stanie, poczęła w swoim niepokalanym łonie. Mocy Ducha Świętego, która sprawiła, że ten cud przekraczający wszelkie ludzkie wyobrażenia zaczął się w niej dokonywać. I pełna wielkiej radości, a jednocześnie pokoju, o którym pisał i do których wzywał święty Paweł uczniów Chrystusa, pobiegła do Elżbiety i usłyszała najpierw pochwałę dla swojej wiary, że w to działanie Trójcy Przenajświętszej w jej życiu uwierzyła. A ona, pełna pokory, zaczęła śpiewać hymn uwielbienia. Wspaniały Magnificat, wielbi dusza moja Pana. Bo uczynił w niej wielkie rzeczy. Drodzy siostry, bracia, od chwili chrztu, od momentu, w którym każda i każdy z nas został ochrzczony w imię Trójcy Przenajświętszej, dokonują się w nas wielkie dzieła Boże. Odkrywamy ciągle miłość Ojca w Jego opatrzności, chroniącej nas przed złem. Karmimy się Słowem Chrystusa i Jego eucharystycznym ciałem, by nie ustać w drodze do Ojca Bogatego w miłosierdzie. Otwieramy się na natchnienia Ducha Świętego, zwłaszcza te, któreśmy otrzymali w sakramencie bierzmowania poprzez łaski mądrości, rozumu, umiejętności, męstwa, pobożności, Bożej bojaźni. I dlatego dzisiaj uroczystość Trójcy Przenajświętszej dziękujemy Bogu za te wielkie rzeczy, które w nas już dokonał, ciągle dokonuje, prosząc jednocześnie, by dokonywał aż do końca dni naszych. By On, Bóg, dokończył w nas to wielkie dzieło, które sam w nas rozpoczął. Dzieło zbawienia, dzieło miłości, okazywanej przez Boga nam po to, abyśmy my z kolei Boga mogli miłować całym sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą.
i byśmy mogli miłować drugiego człowieka jak siebie samego. I dziękujemy za te wszystkie inne wielkie rzeczy, które dzięki otwarciu się na Boży głos mogliśmy dokonać w naszym życiu. Historia każdej i każdego z nas jest niejako utkana z czynów miłości, będących odpowiedzią na miłość Trójcy Przenajświętszej do nas. Do tych czynów miłości, za które dzisiaj także w sposób szczególny chcemy Bogu dziękować, jest ta parafia, jest ta świątynia, jest ta ciągle żywa wspólnota Kościoła. Dziękujemy Bogu za nie i prosimy, aby Duch Święty ciągle był wielkim natchnieniem dla tych wszystkich, którzy tutaj przebywają, by wielbić Boga Ojca w Chrystusie, z Chrystusem i przez Chrystusa na życie wieczne. Amen.